Proszę powiedzieć, co to za konstrukcja znajduje się za pana plecami? Za mną jest to wiadukt WD-13, zaraz po zabetonowaniu. Dzisiaj skończyliśmy prace związane z pielęgnacją betonu, ponieważ wczoraj późnym wieczorem skończyliśmy betonowanie. Jest to wiadukt, który znajduje się na węźle Jarocin, tak, obwodnicy budowy Jarocina. Ile na trasie tej budowanej obwodnicy będzie takich wiaduktów? No 12. 12 wiaduktów, małe przejścia podziemne dla zwierząt, przepusty. To będą takie obiekty inżynierskie. Jeszcze jeden będzie ciekawy obiekt inżynierski, to będzie przy wiadukcie WD-14, przy ulicy Leszczyce, to będzie mur oporowy o długości około 320 metrów. I ten obiekt, o którym pan wspomina, chyba też był dzisiaj zalewany betonem? Nad ulicą Leszczyce, tak, obiekt WD-14, też dzisiaj wczesnym rankiem o świcie o 5 rano zaczęliśmy betonowanie z sukcesem. Także też teraz trwają prace związane z pielęgnacją betonu, żeby na słoneczku nam to nie popękało. Wiem, że trwają też prace na osiedlu, tam, które też znajduje się za panem. One trwają też w nocy, prawda? Tak, to są prace związane z odwodnieniem i z drenowaniem głębokiego wykopu, ponieważ część obwodnicy Jarocina będzie przebiegała w głębokim wykopie, gdzie znajduje się dużo wody gruntowej. No, musimy się od tej wody gruntowej w jakiś tam sposób odciąć i ten plac budowy jakoś zdrenować, tak, żeby nie utknąć tam w błocie do wiosny przyszłego roku. Te prace nocne jak długo potrwają? Pytam w imieniu mieszkańców, którzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wyspać się w ciszy. Ja myślę, że te prace to jest związane z odwodnieniem, to nie potrwają, myślę, dłużej jak tydzień, dwa jeszcze i to myślę, to powinno się już zakończyć, tak? A potem już takie właściwe prace, właściwe związane z pracami ziemnymi już nastąpią. W ciągu dnia? W ciągu dnia, oczywiście w ciągu dnia. Czy na tym etapie można powiedzieć, że budowa przebiega bez żadnych problemów? Czy będzie obwodnica skończona terminowo? Nie, to, że nigdy nie można powiedzieć, że budowa przebiega bez problemu, bo problemy się mnożą codziennie. Natomiast z tego, co wiem na stan dzisiejszy, to nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o terminowość wykonania pracy. Czyli kiedy będzie można jechać obwodnicą? Wczesną jesienią 2017 roku. Przełom sierpnia, września.